Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj chciałem poruszyć temat ostatnich wydarzeń w Anglii. Co sądzicie na ten temat? Bo dzieje się dużo, ale tak się dzieje, że obywatele Anglii są traktowani gorzej niż przyjezdni. I to mi się nie podoba. Chyba dla nas, Polaków, to ostatnia szansa, że właśnie, żeby się obudzić. I żeby nie dopuścić do tego samego, co dzieje się właśnie w innych krajach, czyli takich jak Szwecja, Niemcy, Francja, Anglia i wiele innych, ale w tych chyba jest właśnie najgorzej pod tym względem. Znalazłem w sieci trochę materiału, którym bym chciał się z wami podzielić. Dlaczego rdzenni obywatele we swoim własnym kraju są traktowani drugorzędnie, po prostu gorzej niż przyjezdni? Tego nie mogę pojąć. I jak zawsze przed wyborami obiecanki cedzanki, a po wyborach to samo. I najgorsze jest to, że dzieje się to w całej Europie. W każdym kraju jest bardzo podobnie. Nie ma wielkiej różnicy. Ty jako Polak, czy Anglik, czy też Niemiec, masz chodzić do pracy, zarabiać pieniądze, płacić podatki i najlepiej nie dyskutować. Bo jeszcze trochę za dyskusję będziemy chyba karani we własnym kraju. Dyskutować nie wolno, myśleć nie wolno. Jedyne co jeszcze, to pracować na wolno. I najlepiej by było, gdyby nasze pieniądze były wydane do ostatniego grosza na rachunki i podatki. I jeszcze, żebyśmy się podzielili z tymi, którym się nie chce pracować. A komu się nie chce pracować, to wszyscy wiedzą. I pytanie jest, co będzie dalej? Już nie jest dobrze, ale co będzie za 10, za 20 lat? Za 25? Jak nasze dzieci będą po prostu już dorosłe? Nasze dzieci, nasze wnuki? Kiedy nasz już prawdopodobnie nie będzie? Albo będziemy już bardzo starzy i nie będziemy już mieli sił, żeby cokolwiek z tym zrobić. Z tego, co widać na filmach, nie jest dobrze. A nawet bardzo źle. Police clash with fans. Like for part two. Czy to czeka nas także? Miejmy nadzieję, że nie. Czy mamy w ogóle wpływ na wybory? Chyba nie bardzo. Dlatego trzeba zacząć coś robić, a nie tylko gadać. I to wszyscy. Dobra,
Ręce opadają. Jeśli macie tylko ochotę, to napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja osobiście mieszkam także za granicą, ale chciałbym kiedyś wrócić do Polski i chcę jak najlepiej dla swojego kraju, co nigdy tego nie ukrywałem. Mój wyjazd za granicę traktuję jako tylko wypad na jakiś czas do pracy i zawsze w mojej głowie było to, żeby właśnie wrócić do Polski z powrotem. A jak to jest u Was, u Polaków mieszkających za granicą, gdziekolwiek jesteście? A także u Polaków, którzy mieszkają w Polsce i widzą też tutaj, co u nas się dzieje jeszcze lepiej niż my. Bo w mediach jest jedno, a w rzeczywistości jest inaczej. Dlatego zachęcam do komentarzy, a będzie tego więcej. Jeśli byście chcieli zobaczyć jeszcze więcej, to zapraszam do oglądania kanału Adam Vlog. Mój brat mieszka bezpośrednio w Anglii, więc widzi więcej i może powiedzieć więcej niż można zobaczyć w telewizji. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, a my widzimy się już wkrótce. Cześć!